leczył wszystkie choroby, leczył wszystkie słabości. Całe to słowo się w nim wypełnia. Jezus nam daje jeść swoje ciało i krew. Jezus nam daje pić, posyłając nam swego ducha, który jest jak woda. Tak, ta obietnica jest spełniona. I my czytamy Izajasza tylko po to, żeby zobaczyć, na ile jakby poddając się temu słowu, dając się prześwietlić temu słowu, otwieramy się na wypełnienie obietnicy, bo wszystkie Boże obietnice w Jezusie są spełnione. I pewnie o to przecież idzie ostatecznie też w synodzie i o to idzie w naszym namyśle nad Kościołem, żeby się otwierać na to, co Jezus Chrystus z nami czyni. Najpierw pokazując nam nasze potrzeby, nie? I nasze słabości, którym On chce zaradzić. Nie? To jest bardzo piękne słowo, jednocześnie jest bardzo takie prześwietlające. Nie? Można by powiedzieć, że w tym słowie też jest takie napięcie, jakie przeżywaliśmy przez pierwsze 2 godziny dzisiaj. Nie? Jest.